Sądzę, że mogę powiedzieć o drugi karny orzech. W sprawie tutaj zaskarżenia prywatnego pani Teresy Kessler przeciwko Szymonowi i Kulbi oskarżonemu o to, że 18 kwietnia 2019 oraz 15 sierpnia 2019 za pośrednictwem środków masowego komunikowania w telewizji kablowej SM Ludziom w serwisie informacyjnym pomówił poprzedzoną Teresę Kessler o to, że pełniąc funkcję dyrektora szkoły podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Grudziądzu nie dopełniła swoich obowiązków i nienależycie zadbała o zabezpieczenie interesów ucznia w takim stopniu, który uzasadniał odwołanie jej z funkcji dyrektora szkoły podstawowej nr 3, co doprowadziło do poniżenia jej opinii publicznej oraz spowodowało to utratę zaufania potrzebnego dla wykonywania zawodu nauczyciela, to jest odczyn z artykułu 212 paragraf 2 kodeksu karnego. I sąd rejonowy orzekł. Ustalając, że oskarżony Szymon Kulbin dopuścił się tego, że w dniach 18 kwietnia 2019 i 14 sierpnia 2019 za pośrednictwem środków masowego komunikowania telewizji kablowej SM Grudziądzu w serwisie informacyjnym pomówił poprzedzoną Teresę Kessler o to, że pełniąc funkcję dyrektora szkoły podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Grudziądzu wyniosła poza placówkę dane osobowe uczniów, a także o to, że nie dopełniła swoich obowiązków i nienależycie zadbała o zabezpieczenie interesów ucznia w takim stopniu, co uzasadniało odwołanie jej z funkcji dyrektora szkoły podstawowej nr 3, co doprowadziło do poniżenia jej opinii publicznej i naraziło na utratę zaufania potrzebnego dla wykonywania zawodu nauczyciela, to jest w zgodności z artykułu 212 paragraf 1 i 2 KK, i ustalając, że wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne na mocy artykułu 66 paragraf 1 i 2 KK i 67 paragraf 1 kodeksu karnego, postępowanie karne wobec oskarżonego umarza na okres roku próby. I na mocy artykułu 67 paragraf 3, 72 paragraf 1 punkt 2 KK zobowiązuje oskarżonego do przeproszenia poszczególnej Teresy Kessler za to, że powiedział w telewizji kablowej w Grudziądzu w serwisie informacyjnym, iż pełniąc funkcję dyrektora szkoły podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Grudziądzu i dopełniła obowiązków i nienależycie zadbała o zabezpieczenie interesu ucznia, a także, że wyniosła poza placówkę dane uczniów, co uzasadniało odwołanie jej z funkcji dyrektora szkoły podstawowej nr 3 poprzez opublikowanie pisemnego oświadczenia w telewizji kablowej w spółdzielni mieszkaniowej w Grudziądzu w terminie miesiąca od uprawnienia się orzeczenia. Oraz na mocy artykułu 67 paragraf 3, 39.7, 43a paragraf 1 KK orzeka wobec oskarżonego świadczenie pieniężne w wysokości 600 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjalnej oraz do sądu oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa 60 zł opłaty i obciąża go wydatkami w kwocie 50 zł. I teraz tytułem krótkiego uzasadnienia. W ocenie sądu tutaj doszło do naruszenia tego przepisu z artykułu 212 paragraf 1 i 2 kodeksu karnego. Z uwagi na to, że zarządzeniem prezydenta Grudziądza z 11 kwietnia 2019 faktycznie tutaj doszło do odwołania pani bez większego tutaj uzasadnienia. Właściwie zarządzenie to nie zawierało żadnego uzasadnienia, na co potem zwróciło uwagę też instancje odwoławcze i w tym rozstrzygnięcie nadzorcze tutaj wojewody kujawsko-pomorskiego, który stwierdził, że faktycznie nie było tutaj właściwie nawet do czego się odnieść, jakie zarzuty są pani stawiane tutaj odnośnie tego tutaj odwołania. W związku z powyższym, w ocenie sądu tutaj te słowa no, były faktycznie dość dla pani krzywdzące, tutaj o tym niezabezpieczeniu interesów ucznia tutaj w takim stopniu, gdyż no właściwie nie znalazłem potwierdzenia w tym materiale dowodowym. W ocenie sądu no, był to jakiś konflikt z jakimś gronem nauczycielskim, bo to niewątpliwie tutaj się rysowało. Natomiast no, nie zmienia to faktu, że w żaden sposób no, poparcie tych słów, że tutaj jakieś tutaj z pani strony jakieś były nadużycia, jeżeli chodzi o te interesy ucznia, no w ocenie sądu takie aż tutaj zarzuty nie potwierdziły się, a przynajmniej nie na tym etapie, na którym były wypowiadane te słowa. Tutaj z uwagi jednak na to, że pan wcześniej nie był karany, a także być może były to wypowiedzi jakieś tutaj na gorąco w telewizji. W takim razie sąd zdecydował się na warunkowe umorzenie postępowania oraz tutaj te wszystkie tutaj okoliczności, o których tutaj mówił, środki karne, także w postaci przeproszenia oraz świadczenia pieniężnego. Oczywiście wyrok jest nieprawomocny, przysługuje apelacja do Sądu Okręgowego w Toruniu. W tym celu w terminie 7 dni na piśmie trzeba złożyć wniosek o jego uzasadnienie i kolejne 14 dni od otrzymania takiego uzasadnienia apelacji do Sądu Okręgowego w Toruniu za naszym posiedzeniem.